Wyobraźmy sobie sytuację, że większość ludzi z boku mówi i wmawia nam albo twierdzi, że czegoś nie można zrobić. Ja też tak myślałem na początku. Jakiś czas temu, wiele, wiele lat, słuchałem się tego, co im mówili inni, a teraz doszedłem do wniosku, że należy się słuchać z siebie samego. Pokażę Wam teraz. Wypoziomowałem sobie trzy takie beleczki. Na nich posadowiony właśnie będzie domek 3x3, czyli ten budynek gospodarczy. Zaraz ruszam w las, aby znaleźć miejsce, drzewa dokładnie, na których, pomiędzy którymi będę stawiał ten domek na drzewie. Więc w gruncie rzeczy, jeśli mamy w głowie zakodowaną jakąś myśl, jakąś ideę i będziemy myśleli, że to się wydarzy i uwierzymy w to, co robimy, to prędzej czy później wszystko, co sobie zaplanujemy, jest możliwe. Cześć, cześć, czołem. Słuchajcie, 18 maj, jest godzina 11.30. Ja kieruję się do Urzędu Gminy Linia, gdzie muszę odebrać zaświadczenie oraz przygotować na działce w Miłoszewie, czyli na tej działce leśnej, miejsce na domek. W zasadzie na dwa domki, bo jeden domek będzie na drzewie, a drugi domek będzie jako budynek gospodarczy służący prowadzeniu gospodarki leśnej. Tak, słuchajcie, czas to pieniądz. Czasu mamy mało, stuknęła mi 40 tak naprawdę. Myślę sobie, że jeszcze z 5 lat, maksymalnie 10 będę pracował na wysokich obrotach. A jak już osiągnę pewien poziom, do którego dążę, czyli takiej niezależności finansowej, dzięki czemu zapewnię sobie i swoim dzieciom jakiś tam standard życia i nie będę musiał się martwić, co będzie jutro, to wtedy zwolnię. Na razie jeszcze, póki mam siłę i póki mi się chce, będę po prostu zapierdalał. Sorry za przekleństwo, ale tak to wygląda i taka jest rzeczywistość. Moi drodzy, to będzie odcinek pod tytułem Jak chcę, to potrafię. A dlaczego? Słuchajcie, ponieważ jakiś czas temu wymyśliłem sobie, że zbuduję tiny house'a. I tak naprawdę robiłem to po godzinach, robiłem to przez półtora roku. Na początku miałem go sprzedać, żeby zarobić pieniądze, ale doszedłem do wniosku po czasie, że trzeba robić też coś dla siebie, więc zbudowałem tego tiny house'a i zrealizowałem kolejne ze swoich marzeń. I nie mówię o tym dlatego, żeby się pochwalić, ale mówię Wam o tym dlatego, żeby pokazać, że można, jak się chce. Tylko czasami, jeśli sobie planujemy i realizujemy jakieś cele i marzenia, to jest tak, że musimy je zrobić kosztem czegoś, kosztem poświęcenia czasu, przede wszystkim, i kosztem poświęcenia tego, że nasi najbliżsi też czasami chcieliby nas więcej, a mają nas mniej. Więc w moim przypadku było tak samo. I teraz muszę Wam powiedzieć, że warto to robić, dlatego że zaraz Wam pokażę właśnie ten tiny house. W miejscu, w którym teraz siedzę, będzie wkrótce taras stał. Miałem go zbudować wcześniej, ale oczywiście z powodu braku czasu tego nie zrobiłem. Obok tego tiny house'a, też Wam zaraz pokażę, stoi ten dom nad jeziorem. Zawsze chciałem mieć dom nad jeziorem, ale nigdy nie wiedziałem, że będę miał dwa domy na kółkach i prawdziwy taki murowany. Dojdzie jeszcze niedługo domek na drzewie. Będę chciał zbudować go dla swojej córki i będzie też houseboat, którego będę budował. Więc w gruncie rzeczy, jeśli mamy w głowie zakodowaną jakąś myśl, jakąś ideę i będziemy myśleli, że to się wydarzy i uwierzymy w to, co robimy, to prędzej czy później wszystko, co sobie zaplanujemy, jest możliwe. Przechodzę teraz do pokazania Wam, jak wygląda ten tiny house. Więc ja się, słuchajcie, ja wstaję tak naprawdę, obracam kamerę. O, to jest, więc moi drodzy, to jest mój tiny house. Tu właśnie będzie stał, tu będzie taras, słuchajcie. Zobaczcie, jak wejdziemy do tego tiny house'a, ja go trochę przykryłem, słuchajcie, na razie takimi, jakąś kapą czy coś, ale jest już sofa, na której sobie zaraz usiądę. Zabieram Was teraz do góry na antresolę, żeby Wam pokazać. Na razie są jakieś materace, ale oczywiście to będzie potem lepiej. Tu jest druga antresola, do której się wchodzi za pomocą tej oto drabiny. To jest to takie małe miejsce sypialne na mojej najmłodszej córki. To łóżko też jest rozkładane. Pomyślałem sobie też, moi drodzy, że zrobię sobie taki mały stolik, przy którym mogę sobie pić z moją żoną kawę. Pod spodem mamy jakiś schowek. Tu jest kuchnia, słuchajcie, jeszcze oczywiście nie podłączona, bo na razie nie mam jeszcze wody. No i tu jest łazienka, która jest zagracona w tej chwili, chociaż wiemy, że ona tu już jest, więc zamykam te drzwi i siadam i trochę Wam jeszcze opowiem, co dalej. Moi drodzy, kładę tą kamerę, w zasadzie stawiam tą kamerę, a nie kładę. I moi drodzy, muszę Wam powiedzieć jedną bardzo taką szczerą prawdę, gdyż wydaje mi się, że jeśli to powiem, to część z Was może też będzie chciała robić i zrealizować swoje marzenia, więc wyobraźmy sobie sytuację, że większość ludzi z boku mówi i wmawia nam albo twierdzi, że czegoś nie można zrobić. Ja też tak myślałem na początku.
jakiś czas temu, wiele, wiele lat, słuchałem się tego, co mi mówili inni, a teraz doszedłem do wniosku, że należy się słuchać z siebie samego. I w tej chwili, nie chwaląc się tym oczywiście, chciałbym Wam tylko pokazać, że wśród lasów mam domek, jeden taki na razie na kołach, a obok, zaraz Wam pokażę, buduję domek, który będzie moim takim domem do rekreacji, wypoczynku w przyszłości. Pokażę Wam też również miejscowość obok, która się nazywa Miłoszewo, gdzie są te działki leśne, gdzie będę budował też domki na drzewie dla swoich potencjalnych klientów. Okazało się też, jak jechałem po drodze, zadzwoniłem do radcy prawnego, być może uda mi się zmienić klasyfikację gruntu leśnego na poprzednią, czyli na łąkę, a w momencie, kiedy to będzie łąka, będzie można wystąpić o warunki zabudowy. Więc w istocie rzeczy, jeśli podejmujemy jakieś kroki, nie jesteśmy bierni w tym, co robimy, tylko po prostu robimy, próbujemy robić wiele różnych wyjść zastosować, wiele różnych rozwiązań, wiele różnych naszych chęci spróbowania zmiany czegoś, to prędzej czy później dochodzimy do takiego momentu, że faktycznie my idziemy do góry. Czasami ta droga nie jest prosta, czy przeważnie nie jest prosta, ale słuchajcie, jeśli ktoś chce, to może to wysłuchać do końca, to Wam powiem jedną rzecz, że tego się trzeba nauczyć. To nie jest tak proste, jakby mogło się wydawać, że wystarczy tylko robić to, ale trzeba być takim trochę zdeterminowanym człowiekiem. Trzeba być człowiekiem, który chce i wie, że jest to możliwe. Więc w gruncie rzeczy, jeśli sobie pomyślimy o czymkolwiek, nie? Niech to będzie wycieczka, niech to będzie jakiś biznes, niech to będzie jakaś fajna dziewczyna, chłopak, czy tam kogokolwiek sobie wymyślicie w głowie i będziecie chcieli mieć, to prędzej czy później, wierząc w to, co, o czym myślicie i do czego dążycie, będziecie to mogli posiąść, zdobyć, mieć. Przejdę teraz do takiej sfery technicznej i pokażę Wam, jak wygląda mój domek, który będę sobie budował powoli, bez pośpiechu, słuchajcie, bo już mam gdzie mieszkać. Jak przyjadę tutaj z rodzinką, mamy gdzie mieszkać, więc ja tam będę musiał wstawiać okno, oczywiście wydać posadzki, podzielić te ścianki na jakieś sensowne. Mam już koncepcję w głowie, która już jest od ponad pół roku, więc prędzej czy później na pewno to będzie zrealizowane. Idę Wam pokazać. Tak jak Wam też mówiłem, sobie kupiłem busa, słuchajcie, bo mam z tyłu pełno gratów. A nie ukrywam, że no, tych narzędzi muszę mieć zawsze pod ręką. Więc teraz obracam kamerę i pokazuję Wam, słuchajcie, moi drodzy, jak to wygląda. Więc nie wygląda to na razie fajnie, aczkolwiek, moi drodzy, będzie wyglądało tak samo jak ten oto domek tutaj, który widzicie. No teren w ogóle jest superowy, zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak to wszystko fajnie wygląda. Więc dzisiaj, słuchajcie, muszę zabrać takie belki, dwie, albo nawet trzy, po to, aby... No najpierw Wam pokażę to wszystko tutaj. Więc ja muszę, słuchajcie, wstawić okna wszędzie. Mam już je kupione oczywiście. I tam jeszcze będzie kuchenne, tu jest do łazienki. I tu jest jeszcze jedno do sypialni, którą będę miał. Teraz słuchajcie do tego. Więc ja muszę wziąć dzisiaj te belki, ponieważ wkrótce będę transportował te domki na drzewie i muszę je gdzieś usadowić na razie na gruncie. A żeby to zrobić, to muszę mieć coś, przez które będę mógł wtedy podjechać jakąś ładowarką, żeby je potem podnieść i je postawić na platformie. Dzisiaj też się umówiłem, słuchajcie, z Andrzejem, który będzie mi tworzył taką, budował taką platformę na drzewie, na której będę już stawiał ten gotowy domek. Więc jeśli Wy macie koncepcję domku na drzewie, to będziecie mogli zobaczyć, jak ja to będę robił wkrótce, a dzisiaj Wam pokażę, które miejsce wybrałem na ten domek. Tymczasem powoli się zwijam i lecę dalej. Moi drodzy, znajduję się w tej chwili w Miłoszewie. Skończyłem właśnie poziomować trzy belki, na której będzie stał budynek gospodarczy służący prowadzeniu gospodarki leśnej. Słońce parzy. Ja jestem trochę styrany już, bo pokażę Wam teraz. Wypoziomowałem sobie trzy takie beleczki. Na nich posadowiony właśnie będzie domek 3x3, czyli ten budynek gospodarczy. Zaraz ruszam w las, aby znaleźć miejsce, drzewa dokładnie, na których, pomiędzy którymi będę stawiał ten domek na drzewie. Godzinę jeszcze z półtora czekam na Andrzeja, żeby z nim wszystko przegadać, zaplanować, pomierzyć. No i potem będę jechał już w kierunku Elbląga. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Jak mamy, jak wiemy, pogoda jest super, dopisuję. Mam nadzieję, że u Was też. No i chciałbym Was zachęcić do tego, abyście budowali też swoje projekty leśne. Cześć, moi drodzy, słuchajcie, hej. Idę właśnie szukać tego miejsca. Słuchajcie, przed chwileczką przebiegła tutaj sarna, możecie mi uwierzyć. No teren jest naprawdę super, w mojej ocenie. Szukam dogodnego miejsca, czyli drzew między w odległości około, powiedzmy, 4-5 metrów. Ktoś butelkę rzucił, będę musiał podnieść, jak wrócę. Aby postanowić na tym właśnie, słuchajcie, domek. Na chwilę wyłączę kamerę,
znajdę odpowiednie miejsce i wam pokażę, gdzie ona jest, ok? Trzymajcie się. Słuchajcie, znalazłem chyba fajne miejsce. Tu widzimy takie drzewo. Od tego drzewa do tamtego mniejszego. Potem do tamtego. Tego. Sorry, nie. Te trzy tutaj razem. Raz, dwa, trzy. Nie tamte, ten. Więc mamy mniej więcej 4,50 na 5 taką platformę. I myślę sobie, że to jest to. Chyba, że znajdę zaraz jeszcze jakieś ciekawsze. Widzę, że gościu, który wycinał, słuchajcie, wycinał drzewa. Zostawił niezły bałagan tutaj. Wszędzie gałęzie. No cóż, mogę zrobić teraz. Słuchajcie, tu jest dosyć pięknie. Nawet bardzo. Dlatego, że znalazłem fajne miejsce. Słuchajcie, tu jest, powiedzmy, zobaczcie, jakby to nazwać, taki wąwóz. A tam płynie taka fajna rzeczka, widzicie? Normalnie. I ten domek na drzewie mógłby być centralnie tutaj. Już wam pokazuję. Czyli między tymi drzewami tutaj, nie? Zobaczymy. Słuchajcie, ostatecznie wybrałem to miejsce. Czyli pomiędzy tymi drzewami, co widzicie, tutaj będzie stał domek 3x3. I trzy, wiecie, szeroki, trzy długi i trzy wysoki. Więc w tym miejscu teren wokół będzie taki. Tam widać zabudowania letniskowe. Tam będzie stał budynek gospodarczy. No i tutaj jest pozostała część działki. Więc pogoda mamy świetną. Jak widać, już nie jestem w Oplu, którego sprzedałem. Po prostu kupiłem sobie te cztery, bo niestety mam teraz trochę narzędzi z tego tytułu, że buduję pewne domki, o niektórych wam jeszcze powiem w przyszłości, albo może teraz nawet. No buduję housebota, słuchajcie. No miałem stworzyć domek, który będzie na drzewie, ale ten domek na drzewie kupiłem od Modrzew Domy. Więc szkoda mi czasu, żeby robić to samo, więc kupiłem ten domek od firmy Modrzew Domy. A ja, słuchajcie, teraz właśnie postanowiłem, że zbuduję housebota. Teraz, słuchajcie, housebot. Dziwna sprawa, nie? Ktoś by pomyślał, no to kupę kasy kosztuje, ale dzięki Tomaszowi z firmy Modrzew Domy wpadłem na pomysł, jak to można zrobić taniej. Niekoniecznie gorzej, ale taniej. Więc jest styropian, który nie jest niezatapialny. Trzeba tylko przygotować do tego konstrukcję i na tej konstrukcję przyłożyć już gotowy domek. Więc taki niewielki domek 2x3, który będzie miał, jak wam pokazywałem wcześniej właśnie, miejsce do siedzenia, kawałek aneksu kuchennego, nawet łazienkę i toaletę, czyli prysznic tak naprawdę też, nie? Więc wkrótce, mam nadzieję, zrobię odcinek, gdzie pokażę tak naprawdę ten cały projekt. No i nie ukrywam, że to będzie coś fajnego, coś ciekawego. Ja generalnie, słuchajcie, chciałbym robić wszystko sam, bo lubię to robić. Lubię tworzyć pewne domy i potem, wiecie, coś z nimi robić, tak jak zrobiłem tego Tiny House'a. Też wam o tym wcześniej pokazywałem. Czy możemy przywrócić stan poprzedniej działki, która obecnie jest lasem? Czyli w skrócie. W 2005 roku działka w Końcewie na Mazurach była łąką. Na łące jest możliwość, aby uzyskać warunki zabudowy. W lesie już nie. Więc jeśli przywrócę jej stan poprzedni, 2005 roku, to będę mógł wystąpić o warunki zabudowy. I wtedy status tej działki się zmieni z leśnej z powrotem na łąkę. Nie jest to proste. Generalnie to, co robię, zazwyczaj nie jest proste, ale ja lubię takie tematy robić, więc buduję te domki na drzewie, tiny house'y i te jeszcze działki leśne i tak dalej. I to mnie kręci, słuchajcie. I to mnie kręci, to mi się podoba. Więc powiem wam później, czy mi się udało zrobić comeback, czyli z powrotem działkę leśną przeznaczyć na, czy zrobić z działki leśnej łąkę, czyli to, co było wcześniej. Nie wiem. We'll see.